kiedy się ustawisz w miejscu, w którym realizujemy Jego wolę, zaczynają się dziać rzeczy. Wiecie, ja niekiedy mam tak, że dostaję przesłanie, którym się dzielę, czasami dzień przed, czasami tydzień przed. W jednym miejscu, kiedy dowiedziałem się, że będę w którymś miejscu za kilka miesięcy dopiero, Bóg mi dał tego dnia, kiedy otrzymałem zaproszenie, słowo konkretne, jak z gazety, co będę miał tam powiedzieć. Ja tego w ogóle nie zapisałem, ale to mi się tak w sercu zakorzeniło, że kiedy ja tam przyjechałem, to ja sobie przypomniałem, że ja już kilka miesięcy wiem, co trzeba mówić i po prostu wystrzeliłem to tak, jakbym to od kogoś usłyszał. I na tym wydarzeniu, tak jak słyszeliście pierwsze przesłanie o miłości, ja go nie przygotowałem. Bóg to dał i w trakcie my to przekazaliśmy. I teraz to, co ja wam teraz powiem, to też jest na bieżąco z teraz. I chciałbym, żebyście pomyśleli coś w takim bardzo szerokiej perspektywie o tym, o czym będę teraz mówił. To nie jest tylko na logikę do wzięcia, ale tak musimy się rozciągnąć. Powiedzcie sobie, czy podoba wam się ten klimat, który teraz tu jest? Tak po prostu logicznie, że jest fajna podłoga, fajne krzesła, fajne miejsce. Nie będzie ofiary. Podoba wam się, jak zespół gra? Wiecie, mnie rozpiera duma, bo tam na zewnątrz siedzą ludzie, którzy nie mogą być w środku. Którzy oddają siebie na rzecz tego przedsięwzięcia. Ja jestem wdzięczny Bogu za ludzi, którzy są w wolontariacie, którzy robią wiele rzeczy dla tego przedsięwzięcia. Wiecie, przychodzimy, to już jest przesłanie, ono się już zaczęło. Przychodzimy i patrzymy sobie, wow, jaka fajna sala, jakie fajne światła. Wow, jak on fajnie gra. Ty myślisz sobie, fajne mają te instrumenty. Tutaj kolega sobie tak z wiosełkiem radzi, że po prostu myślisz sobie, czy on gra z playbacku? Dziewczyny lecą mocno. Każdy z nas tutaj, każdy wymiata. Słuchajcie, ja przyjrzałem się temu stanowiskowi. Temu stanowisku ja się przyjrzałem. Ja jestem w szoku. Popatrzcie, co tu się wyrabia. Do czego ja zmierzam? Pomyślcie. Ja Szymona znam, on nie odleci, ale popatrzcie na niego. Jak myślicie? On się wczoraj nauczył grać? Wczoraj. Ale mieliśmy układ, że powiesz, że nie. Chcę wam pozdradzać pewne rzeczy. Mogę? Wiecie, ile kosztuje takie piano? Nie idę w ofiarę, nie będziemy mówić o pieniądzach. Chcę coś wam pokazać. 12-15 tysięcy. Wiecie, ile kosztują te instrumenty, które oni tutaj mają? Wiecie, ile oni lat poświęcili, żeby umieć zrobić to, co robią? Wiecie, ile dziesiątek godzin było poświęconych poprzez sztab ludzi, który przygotowywał przez ostatnie 13 dni to wydarzenie? Wiecie, kiedyś do mnie przyszedł jeden człowiek i powiedział ostatnio, a czym się zajmuje Tomek? Tomek jest mój brat, weź się przywitaj. Mówi, czym się zajmuje Tomek w życiu? Ja mówię, Tomek pracuje ze mną w fundacji. No tak, ja wiem, że on ci pomaga, ale gdzie on pracuje? Ja mówię, nie rozumiem pytania. On mówi, no dobrze, ja rozumiem, że on ci pomaga, ale gdzie on pracuje? Ja mówię, on pracuje w fundacji. Ale to tam, co ja nie rozumiem, to co on robi? Ja mówię, no pracuje, jest dużo pracy. Mówi, ale co tam jest do pracy? Ja mówię, słuchaj, my mamy 6 ludzi zatrudnionych na fulla, którzy pracują nie po 8 godzin dziennie, ale po 12 albo i więcej. I on do mnie mówi, ty chyba żartujesz. Co tu robić? Ja myślałem, że jak wy macie 6 eventów, to wystarczy policzyć dni pracy w ciągu roku, dzień przed eventem, dzień eventu i pół po. Czyli tak z 2,5 dnia razy 12 eventów,
tak plus minus 30 dni roboczych w ciągu roku i to wszystko, to się podpina pod wolontariat. Ja mówię, posłuchaj, ty chyba z choinki spadłeś. Tu jest orka. Tu ludzie oddali życie na pewne rzeczy. Po co ja to mówię? Kojarzycie takie zespoły uwielbieniowe bez nazwisk, które słuchacie w swoich telefonach, na YouTubkach i tych innych różnych falnych portalach? Wy myślicie, że oni pewnego wieczoru wzięli instrument, przyłożyli palce do gryfu, do gitary, szepnął w struny i zabrzmiało? Później drugiego znaleźli, który się dowiedział, że umie coś tam w laptopie klikać, pomontował i wyszło? Myślicie, że tutaj te kolory tak fruwają, bo tam ktoś na fantazji klika w guziki i to tak lata? Słuchajcie, tu są na tej sali inżynierowie dźwięku. Tu są na sali ludzie, którzy lata poświęcili, żeby zrobić coś, czego wy nie widzicie, ale widzieć efekt. Po co ja to mówię? Bo jeszcze nie wiecie, gdzie ja idę. Ale to jest przesłanie od Ducha Świętego, obiecuję wam to. My często chcemy osiągnąć efekt, poświęcając się na chwilę i trochę. Powiedzcie mi, kto osiąga wielkie rzeczy, które nie są krótkotrwałe i doszedł w nie tak? Trzeba poświęcić coś. I trzeba założyć czas, który nazywa się procesem, żeby osiągnąć coś. Nie ma zdobywania wielkich rzeczy o tak. My sobie stworzyliśmy taką ułudę, że widzimy herosów wiary, który głosi i wygląda to całkowicie naturalnie, zero stresu. On już tak ma. On już tak ma, tak? Nie. Był proces. Widzimy muzyka, który gra. I on tak w ogóle elastyczny, taki plastelinowy, to wszystko wychodzi. Tam chłopaki siedzą na jakichś komputerach. Wiecie, ile te komputera z tym obgryzionym jabłkiem kosztują? Te duże, te z tyłu. Ktoś musiał wierzyć, że warto je kupić, żeby na nich pracować. Ale żeby na nich pracować, trzeba umieć na nich pracować. A żeby umieć, to trzeba coś skończyć, jakąś szkołę. I tu siedzi człowiek, który pokończył lata praktyk i on nam zrobi coś, co my widzimy w jeden dzień. Ale on dotarł do tego latami. I teraz ja wam coś powiem. Jeżeli my chcemy dotknąć przebudzenia w kraju, to my przestańmy się łudzić, że na jednej konferencji w końcu tak palnie, że już powali kraj. Trzeba budować, trzeba przeznaczyć czas na proces, strategię, konkretną strategię. Zobacz, jeżeli ty chcesz być zawodowym muzykiem, ty musisz, jeżeli chcesz być gitarzystą, ty pierwsze, na co musisz się zgodzić, to na ból. Co? Na ból? Tak, bo te nerwy tutaj masz jak u dzieciątka. I kiedy gitarzysta zaczyna grać, mój tata mi opowiadał, który jest gitarzystą, to często dochodziło do rozlewu krwi, bo struna naprężona, żeby wybrzmiała, trzeba ją wcisnąć bardzo mocno. I kiedy podotykasz palca gitarzysty, jeżeli gra normalnie, czyli gryf ma w lewym ręku normalnie, to zobaczysz, że jego przede wszystkim te trzy palce, ale czwarty nie odstaje, kciuk nie, ale te cztery mają tak utwardzone końcówki tutaj, bo on poświęcił czas i proces na umartwianie tego palca, tego nerwu, aby on stał się użyteczny i aby stał się dyspozycyjny do osiągnięcia celu. Pomyśl sobie później, jak już przebrnąłeś etap bólu, to musisz poświęcić pieniądze i czas na jakiegoś nauczyciela, który cię będzie uczył. To znaczy, że musisz podporządkować dzień tak, że wiesz, że od 16 do 19 masz lekcję. Na tą lekcję trzeba dojechać, a później z niej wrócić.
inni idą na basen lub na zakupy, a ty idziesz z plecakiem, lusteczką na szkołę muzyczną. Kiedy uczysz się, ja skończyłem szkołę muzyczną. Miałem przywilej reprezentować Polskę na recitalu międzynarodowym na pianinie. Ja skończyłem szkołę muzyczną. Ja 6 lat potrzebowałem, żeby to osiągnąć. 6. Ja płakałem jak dziecko, no bo byłem dzieckiem. Ryczałem, ale dyrektor powiedział moim rodzicom, on ma talent. To nie jest zwykły chłopak, który przyjdzie i my go nauczymy. On ma to w sobie, ale jeżeli chcemy wykrzesać niego setkę, on musi się poświęcić. I ja pamiętam, jak dzieci w wakacje szły sobie na rower, szły sobie na boisko, a ja siedziałem i słuchałem historii o Fryderyku Chopinie, który sobie nacinał nożem tutaj skórę, aby móc mocniej rozciągnąć palce i aby móc złapać większy akord, szerszy. I ja wkładałem sobie klocki do zabawy w palce i rozciągałem sobie tutaj tą granicę, aby móc uchwycić trudne do uchwycenia chwyty. I później przyjechaliśmy na recital międzynarodowy do Berlina, czy gdzieś tam indziej, jakieś niemieckie miasto. I przyjechały mózgi muzyczne z różnych krajów. I wychodziły te dzieci i grały po 7, 5, 10 utworów z nutami. Ale każdy dyrektor miał ten przywilej, że wychodził, zapowiadał swojego ucznia z danego kraju, był z niego dumny, mówił, jakie utwory zagra i wtedy dzieciak siadał i grał. Kiedy była moja kolej, dyrektor rzucił taki papirus i przeczytał 40 tytułów piosenek, a ja przyszedłem do fortepianu bez nut. I sieknąłem recital 40 utworów bez nut z pamięci. Ludzie byli w szoku, nie dowierzali. Ja miałem wtedy 11 lat, może 12, nie, 11. 40 utworów. I po spotkaniu okazało się, że miało być jakieś przedstawienie, miał być jakiś człowiek, który miał grać, akompaniować na pianinie do przedstawienia. Okazało się, że on miał jakiś wypadek czy coś, tam nie dojechał. A to przedstawienie nie mogło się odbyć bez zagrania tego muzycznego klimatu. I oni mi przynieśli nuty i powiedzieli, za 5 minut jest spektakl, czy zdążysz? Ja im to zagrałem. W 5 minut. Ucząc się. Oni nie dowierzali, jak to się stało. Ale nikt mnie nie pytał, ile razy ryczałem na klawiszach. Nikt mnie nie pyta, ile razy rodzice musieli kopać mnie w dupę, oczywiście motywując, nie ten, żebym siadał na tym pianinie i grał. I osiągnąłem sukces jakiś tam w danej dziedzinie. Teraz pomyślmy o przebudzeniu dla kraju. Mówimy o efekcie, który się nazywa potrząśnięcie narodem, a to potrząśnięcie będzie się wylewało poza granicę i dotknie Europy. Czy wy myślicie, czy my myślimy, że my to zrobimy, bo przyjdziemy na event spóźnieni, zaśpiewamy 3 piosenki, podniesiemy rączki, krzykniemy halleluja i się Polska przemieni? Nie. Może będziesz miał lepszy weekend i czas i w to wierzę i to jest jeden z powodów, dla którego to robimy. Żebyś też mógł się odpalić, żeby to był impuls i to jest niezwykłe, ja sam z tego korzystam. Ale czy nie chcielibyście dołożyć ręki i być tymi, którzy przyczynią się do przebudzenia? Ale pomyśl o tym. Ja powtórzę jeszcze raz. Bo można obserwować ten zespół muzyczny, ale można stać tu i być częścią tego zespołu muzycznego. Oni grają dla Pana, ale prowadzą was. Gdyby was tu nie było, to oni by tu nie byli też. A gdyby ich tu nie było, to wy byście nie polecieli tak pięknie, jak lecicie za nimi. Potrzebujemy siebie nawzajem. Nie łapcie mnie za słowo, że nie można uwielbiać w domu. Ale rozumiecie, o co mi chodzi? Ale teraz pomyśl, możesz być tam, a możesz być tu. Nie chodzi mi o scenę, chodzi mi o różnicę w modelu funkcjonowania. Możesz być tym, który zyskuje i czerpie, a możesz być tym, który pobiera i daje. Który pobiera i wkłada. Który ściąga i oddaje. I który ogłasza i
który zmienia. Możesz być w firmie ostatni w szczeblu, a możesz być dyrektorem. Możesz być wiceprezesem. Możesz być prezesem. Jeden pan prezes jeździ Mercedesem S-klasą i pojawia się w biurze na 2 godziny dziennie, a pani, która sprząta 12 godzin, tego Mercedesa najprawdopodobniej nigdy mieć nie będzie miała. Rozumiecie, o czym ja mówię? Ty musisz zadecydować, gdzie chcesz się znaleźć, jeżeli mówimy o kontekście przebudzenia. Jeżeli chcesz być jego częścią, to chcę cię poprosić, żebyś wyciągnął swoją Biblię, jeżeli masz, ale to będzie tylko pomocne dla tych, którzy mają papierową. Cyfrową nie, bo nie złapiesz tego, co jest na papierowej. I otwórzcie 2 Księgę Kronik, 1 rozdział, to jest Stary Testament. 2 Księga Kronik, 1 rozdział, ostatni werset. Kto pierwszy ma, prosiłbym, żeby wstał i przeczytał na głos. Śmiało, ktoś donośnym głosem. I słuchajcie teraz, on to postanowił, a wiecie, gdzie jest finał pod tytułem zbudował? 7 lat potem. Cały kolejny 2 rozdział, 3 rozdział, 4 rozdział, 5 rozdział, 6 rozdział, 7 rozdział. Wiecie, o czym mówi? O logistyce. Cały kolejny rozdziały mówią o organizacji, o strategii, o taktyce, o powołaniu ludzi do stanowisk i do pracy, o zorganizowaniu materiałów, o zorganizowaniu transportu dla materiałów. Po co mówiłem, żebyście otworzyli, jeżeli macie fizycznie? Przeglądajcie sobie palcem. Lećcie, nie czytajcie, tylko lećcie. Zobaczcie, jakie tam wyrazy są. Załatwili gościa z innej bajki, który im lepił ze złota i srebra. Załatwili drzewo, które trzeba było transportować wodą. Pomyślcie, wpadasz na pomysł. Będziemy transportować tony drzewa wodą. Trzeba zorganizować kapitanów. Statki jakieś, cokolwiek, na czym to przeciągniesz. Jakaś organizacja poboru i wydawania towaru. Jedni pakują, ktoś musi odebrać. Jak oni się tam komunikowali? Jak oni to z łodzi na miejsce budowy? Kto miał projekt? Kto był architektem? Rozumiecie, o czym ja mówię? My mówimy, postanowił zbudować i podnosimy fanfary i zbudował. Ale to mnie nie kręci. Tam jest 7 lat orgii. Tysięcy, dziesiątek tysięcy ludzi, którzy pracowali. Przeczytajcie to. Tam jest mowa o dziesiątkach tysięcy. 6, 7 rozdział. Poczytajcie sobie. Tam nawet obcych spoza Izraela brali do roboty i ich było 50 tysięcy. Obcych poza Izraela. 7 lat. Strategii, planów i kładzenia ofiary na rzecz tego, aby osiągnąć coś po 7 latach. I po 7 latach być może stał tam jakiś 7-latek, który jarzy od 5 roku życia, rozumie? Nie wie, co się działo przez 5 pierwszych lat jego życia. Przez 2 kolejne lata, czyli 6, 7 rok życia, gościu może trochę się w piaskownicy pobawił, dopiero w 7 roku życia jest taki mega dojrzały i rozumie. I mama mówi, hej, idziemy, będzie otwarcie świątyni. I chłopaczek przyjdzie i powie, wow, świątynia, ale fajna. Ale on nie rozumie, co się wydarzyło przez 7 lat. On też nie rozumie i my nie rozumiemy, że przez te 7 lat nie było tylko tego wersetu, w którym tutaj przeczytaliśmy, że on postanowił budowę świątyni i kropka. Tam dalej było, że on otrzymał mądrość od Boga. On otrzymał mądrość i poprzez mądrość, którą Bóg mu dał, on miał kreatywne myślenie strategiczne, pełne Bożego przejrzenia, jak rzeczy budować. I owoce mówią same za siebie, że królowa Saby przyjechała, a podobno jechała 3 miesiące, jak policzysz, skąd jechała, to pomyśl sobie, królowa jedzie 3 miechy i to nie w Mercedesie S-klasy, tylko na wybojach.
żeby tylko zobaczyć chwałę świątyni. I jest powiedziane, że królowa Saby, widząc tą chwałę, która była tam, przywiozła tyle podarunków, że tego się nie da zliczyć i nigdy później już nikt tyle ofiar dziękczynnych, takich, nazwijmy to, docenienia nie złożył. Tak Biblia mówi. Pomyślcie sobie, ile ona tam milionów wyłożyła na nasze. Ona była w szoku, ona mówi, ja czegoś takiego nie widziałam. Opowiadali o tobie historię, ale Salomon, to co ja tu widzę, to przerasta opowieści. My często mówimy, wieczór chwały. My przychodzimy na wieczory chwały i my pytamy, gdzie jest chwała? Zapomniano o chwale. Wieczór mocy i Bożego działania. I ty myślisz, gdzie to jest? Zapomnieli włączyć. Bo się pewne rzeczy trzeba wypracować, do nich trzeba dojść, potrzeba się położyć, żeby pewne rzeczy się stały. My możemy zdecydować i być dzisiaj w kontekście, w tym momencie mówię, cały czas Duch Święty do mnie mówi, ja tylko wam tutaj kopiuję, że możemy zdecydować, którą stroną, grupą ludzi będziemy. Czy będziemy grupą ludzi, która powie, ja będę tylko obserwować i będę się cieszył, będąc tego uczestnikiem, czy może zadecydujesz, że chcesz być pionierem i stanąć w grupie wyłomu, która będzie w pierwszej linii parzyć w mur. Ale nie wiesz na zasadzie rozpęd i w mur, bo będzie trzeba powołać służbę uzdrowienia, żeby cię po prostu podnieśli. Musisz wiedzieć, kiedy uderzyć, jak uderzyć, czy uderzyć, czym uderzyć, o której uderzyć. Jozue się nakręcił, Pan powiedział, że wyda im Jerycho, super. No ale Pan przekazał im strategię. 6 razy, 6 dni bujniecie po okrążeniu. 7 dnia, 7 kółek, 6 na cicho, 7 z okrzykiem, wszystko padnie. To jest strategia. My uduchawiamy niepotrzebnie za mocno rzeczy i my myślimy, że jak będziemy się ciągle modlić, oj, Jakub, robisz sobie kłopoty teraz. I będziemy, wiecie, się modlić. Moje pytanie jest, o co my się modlimy? Czy my się modlimy strategicznie? Może pytanie pomocnicze, czym jest modlitwa? Właśnie, i będziemy tak zmierzać. My musimy odebrać, co Ojciec ma zaplanowane. Śpiewaliśmy pieśń wszyscy razem. Wszechmogący. To znaczy, że co On może? Wszystko. To dlaczego te wszystko się często nie dzieje? No bo jest model, którym powtarzam regularnie. My jesteśmy katalizatorami. My jesteśmy ujściem Jego woli. My jesteśmy tymi, którzy przeniosą to, co jest w Jego sercu tu na ziemię. I teraz uwaga. Jeżeli my nie podejmiemy rękawic i będziemy godzić się na to, że top chrześcijański w Polsce polegać będzie na tym, że raz na pół roku będzie jakiś większy event, czytaj 200 osób, bo to są w Polsce większe eventy. Jak osiągamy 500, 1000, wiecie, ja oglądam w Stanach i mówię, można, 20 tysięcy robią event. W Afryce 1 000 000 ludzi. My nie mamy prześladowań, mamy możliwości, możemy zrobić wszystko. A jak podstawimy po wszystko to, co mamy dziś, ja wierzę, że można więcej. Można więcej. Ja nie mówię, że my robimy źle, ja mówię, że można więcej. Ale teraz moje pytanie. Okej, chcemy więcej. Wiecie, skąd wiem, że chcemy? Bo tu jesteście. Chcecie więcej. Chcecie więcej. Chcemy wspólnie więcej. Duch Święty nas inspiruje. Chcemy więcej. Ale uwaga, nie wystarczy tylko chcieć. Tak, jak wiemy, trzeba zapłacić cenę. Też nie wystarczy, bo trzeba jeszcze odebrać strategię. Trzeba wiedzieć, co zrobić. Wiecie, wszyscy chcą być tym pierwszym. A kiedyś bardzo bliska duchowo dla mnie osoba wygłosiła kazanie, jak być drugim. Wiecie, wszyscy chcą stać tu. To kto by był tam? Wiecie, my musimy odebrać strategię. Nie wszyscy byli Salomonami, nie wszyscy łupali ze złota, nie wszyscy robili ze srebra, nie wszyscy drzewa ścinali, nie wszyscy z tymi drzewami jechali, nie wszyscy przygotowywali cheruby, nie wszyscy przygotowywali chleby pokładne, nie wszyscy dbali o ołtarz, nie wszyscy przynosili ofiary, nie wszyscy te ofiary przyjmowali. Musimy zrozumieć, że jest strategia. Więc teraz to, co ja wierzę w sercu jest moim i Ducha Świętego wierzę, że jest naprawdę, to, że jesteśmy w miejscu, w którym dzięki gorliwości,
która została zrodzona przez Ducha Świętego w pokoleniach przed nami, bo oni nie robili niczego, oni nie spali. Oni bili swoje, lata wybili i łupali, i łupali, i łupali. To nie jest tak, że oni nie zrobili nic, a my teraz fajterzy wstaniemy. Nie, bo to by była pycha powiedzieć takie coś. Pokolenia wstecz przebrnęły jakąś drogę, utorowały jakąś drogę, szli z tą maczetą przez gąszcz i robili nam ścieżkę. Ale teraz powoli dżungla dobiega końca i teraz trzeba powiedzieć, co dalej. My jesteśmy wdzięczni Bogu za pokolenia w tył, oni zrobili robotę. Co my dziś jako pokolenie zrobimy? Czy te pokolenie dziś w Polsce, te, no Jakub, które masz na myśli, siedzą tu ludzie 16 lat, 66, które pokolenie mówisz? Nie, no my jesteśmy tutaj teraz, wszyscy razem. Czy my wiemy, jaki jest czas dla Polski? Czy my strategicznie mamy odebrany ruch z Polski, który trzeba zrobić? Czy mamy konkretnie? Ja wierzę, że wielu z nas ma świadomość, co musi zrobić indywidualnie, ale zrozum, indywidualność sama jedna nie wystarczy. Jeżeli my mówimy o przebudzeniu narodu, to te jednostki, które już jako jednostki wiedzą, co zrobić, co już jest dużo, to teraz te jednostki muszą zrozumieć, teraz ja chowam się w cień i kładę się na rzecz narodowego planu i nie jestem już gwiazdą lokalną, ale puzzlem w układance narodowej. Rozumiecie? Kiedy są kluby piłkarskie w polskiej lidze, typu Legia Warszawa, Lechia Gdańsk, Lech Poznań, Wisła Kraków i inne tego typu zespoły, oni grają dla swojego miasta, ale raz na kilka miesięcy jest powołanie do kadry narodowej. I wtedy priorytetowo jest traktowany naród, a nie miasto. Wtedy klub mówi, potrzebujemy Cię na meczu, ale nie trzymamy Cię, bo tam jest mecz większy, ważniejszy. I ktoś, kto brylował w swojej lokalnej lidze i był super zawodnikiem i gwiazdą, raptem przyjeżdża na kadrę i mówi, ja tu już nie jestem gwiazdą. Teraz ja gram dla biało-czerwonych. Teraz nie liczy się moje brylowanie. Największym zaszczytem jest być powołanym do kadry narodowej. Nie grać w lokalnej lidze, reprezentować naród. I kiedy zaczynasz reprezentować naród, musisz zrozumieć, że czas być ociosanym, gotowym na pociski, ale i gotowym na służenie, gdzie nie będzie więcej Ty i Twego blasku, gdzie nie będzie ja, Jakub Kamiński, moje, ja, moja służba. Co to jest? Ja chcę się schować w Jego cieniu skrzydeł, odwalić swoje, z pasją i z sercem, ale zrobić orkę, swoją robotę zrobić. Ale sam nic nie zdziałam. Zespół sam nic nie zdziała, bo co będą grać, to niech recitale łupią, a nie prowadzą uwielbieniu. Co będą ciągle grać i grać? Te uwielbienie ma jakiś cel. Wasze życie ma jakiś cel i wartość i ma jakiś sens i ma przeznaczenie. I my wspólnie musimy zrozumieć, że nawet jak reprezentujesz ligę nie tylko, że nie narodową, nawet nie lokalną, ale nawet nie wiejską, a domową, to tak naprawdę Ciebie potrzebuje Polska. Polska potrzebuje Ciebie w Twoim odczuciu tego najmniejszego z najmniejszych. Jakbyśmy zrobili ankietę, co myśli część z nas o nas, każdy powiedział, ja jestem ten najmniejszy. No to super, bo nawet najmniejszy w Królestwie Bożym jest większy niż Jan, także super, masz pozycję. Ale musisz zrozumieć, że jest strategia. Ja się modliłem, Boże, jaka jest strategia? Jaka jest strategia dla tego kraju? Bo ja nie chcę ładować na oślep. A, to może event. Super, kiedy? No ano może za pół roczku. Jaki cel? A Panie, kto to wie? Spotkamy się, pośpiewamy, ktoś jakieś słowo podzieli się, kolektę zbierzemy, a nóż, widelec Pan dopomoże i na plus wyjdziemy. Mnie nie kręcą takie układy. Ja mówię, Boże, jaka jest strategia? Albo my zawieszamy te klimaty, tych eventów, bo wiedzieliśmy do tej pory, że mamy je robić. Co dalej? Jaki jest kolejny krok? Bo na eventach ja wiem, że się daleko nie zajedzie. Wiedzieliśmy, że mamy robić to, co robiliśmy i mówimy, co dalej? I teraz z Wami dzielę się. Jesteście jako pierwsi, to nie idzie stream. Stream będzie później z tego wycięty, z tego, co teraz mówię, i inni się dowiedzą. Ale ja odebrałem nie strategię, że ja mam zrobić coś dla kraju i jestem jedyny, tylko ja mówię, jaka jest działka nasza.
i może ktoś z was z tym zsynchronizuje. Bo Bóg nam powiedział, że mamy się dzielić tą wizją. Że mamy stworzyć ruch, który nazywa się This is our time. Czyli po polsku to jest nasz czas. Który ma na celu stworzyć przestrzeń, nazwę to platformę, ale nie chodzi o podest, chodzi o przestrzeń dla ludzi, którzy płoną w dalszym ciągu i nie dali się zagasić i którzy muszą wstać, potrzebują tego impulsu, żeby się wyrwać na zasadzie nie dałem się zagasić przez lata, jestem gotowy, to jest mój czas. To jest mój czas. I powiem wam, że nawet tu i teraz nie jesteście świadomi, ilu z was jest powołanych do służby, a jeszcze o tym nie wiecie. Ilu z was jest tutaj powołanych do służby, ale jeszcze nie macie o tym przeświadczenia i zrozumienia, że jesteście powołani do służby. Ostatnio jedna z dziewczyn w naszym teamu, z naszego teamu dzieliła się słowem. Mamy taki zwyczaj, że sobie wspólnie mówimy, co uważamy za techniczne poprawki. Ja mówię, posłuchaj, pierwsze co ci powiem, ty jesteś nieświadoma swojego daru, który masz. Jesteś nieświadoma jeszcze, ale my ci pomożemy go obudzić. My ci pomożemy go obudzić. Obudzić ten dar po to, aby on zakwitł, aby zaświecił i był pomocny dla królestwa, aby królestwo mogło się szerzyć. Widzicie, idziemy już trochę szerzej i teraz my mówimy się, Boże, okej, okay, this is our time, brzmi fajnie, fajnie będzie się to mówiło, ale co dalej, jaki jest plan? Pamiętacie, to nie jest jednozbawczy plan na Polskę. Ja mówię, jaka jest nasza rola. I inni też robią plan. I Bóg nam pokazał, że 2020 to ostatni rok na przygotowanie się, dlatego że jeżeli się nie spóźnimy i nie odwalimy chały, to od 2021 rzeczy zaczną się dziać i zaczną przyspieszać. Jakub, co roku słyszymy na konferencjach, że rzeczy przyspieszają. Okej, to wrócimy do tematu za 7 miesięcy, okej? Zobaczycie, co się zacznie dziać od 2021. Ja miałem tego wizję, przeświadczenia, sny na jawie, po prostu widziałem, co się zbliża. I to jest już tuż, tuż, już za małą chwilę to się stanie. I 2020 jest okresem przygotowania do tego, aby rok 2021 był gotową, stworzoną platformą dla tych wszystkich ludzi, którzy się utożsamią z hasłem This is my time, this is our time, to jest nasz czas. I kiedy usłyszą dźwięk w duchu trąby, zrozumiesz, że to jest do ciebie. I ta platforma ma na celu zjednoczyć wszystkich szalonych ludzi dla Pana, która poprzez to, co zaraz wam powiem, stworzy potężną armię ludzi, którzy będą wpływać na mentalność tego Kościoła w tym kraju, ale i nie tylko Kościoła w kraju, na całą sferę społeczeństwa, na mentalność Polaków, na sytuację ekonomiczną, na politykę. Te rzeczy są w sercu Ojca, ale to musi zrobić ekipa ludzi poprzez odebranie strategii z nieba, odebranie wyposażenia, bycia świadomym tego wyposażenia i zaczęciem używania tego wyposażenia w celu realizacji celu. Rozumiecie? Z kosmos. I teraz jakie są środki ku temu? Środki są takie, że chcemy tak naprawdę październik, który jest teraz, w październiku, co mamy? Drugi, trzeci. Ktoś może z was nie wie, co mamy. Mamy wydarzenie na Global Expo na kilka tysięcy ludzi, uwielbieniowe 2-3 dni. Jakub, czym to się będzie różniło od tego? No, że tu jest kilkaset, a tam kilka tysięcy. No, ale co to za różnica i jaki jest ku temu cel? To miało być zwieńczeniem 2021, ale Bóg nam powiedział, że będzie rozpoczęciem 2021. Plan jest taki, że przez cały rok będzie pewien proces szedł. Nie eventowy, zaraz wam powiem jaki. Przez cały rok 2021 będzie szedł proces przygotowywania świętych do dzieła posługiwania, a raz na rok będzie zwieńczeniem event potężny tego typu, co This is our time, który zjednoczy tych wszystkich wyposażonych i którzy wyposażają innych pod jedno miejsce, aby wspólnie podnieść uwielbienie jako punkt kulminacyjny procesu, który przechodzimy. I po co mają być te duże zgromadzenia? Dlatego, że Bóg powiedział, że czas zacząć zaznaczać naszą obecność w społeczeństwie.
czas zacząć zaznaczać naszą obecność i podniesienie uwielbienia w tym kraju w radykalny sposób, bez kompromisu, w tym narodzie. I od 2017 klepie ile wlezie, że w 2022 wierzę, że skończymy na narodowym. Ale teraz uwaga, nie jest celem skończyć na narodowym. Więc w 2021 chcemy stworzyć dla was wszystkich i dla wielu innych, których tu nie ma, szkołę wyposażenia do służby. I od 2021 roku po to jest tam ten kompleks, o którym wam wielokrotnie mówiłem, i czy w internecie, czy tutaj przy pierwszej sesji, że w tym kompleksie to nie będzie salka na kilkaset osób, to musi być potężny kompleks, w którym będziemy wspólnie robić zjazdy i policzyłem, że trzeba będzie to robić, żeby to realnie mogło sporo ludzi dojechać z różnych części kraju raz na miesiąc przez 12 miesięcy, tak na oko. Wierzymy, że się zdążymy wyrobić do stycznia. I te zjazdy będą na pełne 48 godzin i wszyscy, którzy będą chcieli się na to zapisać, nie będą się mogli zapisać tylko na jeden shot, będą musieli się zapisać na wszystko, bo nie wpuszczamy turystów, bo turysta się nie połapie. Musi być ciągłość, musi być systematyczność, dlatego że będziemy przemierzać drogę. I pierwsza część będzie bardzo istotna, będzie wybicie nam w sposób praktyczny, nie powiem wam jak, tego kim jesteśmy w Nim, ale nie nowym, fajnym kazaniem, tylko mamy plan, jak to zrobić. Kolejna rzecz to będzie wyposażenie do służby. Pomoc dla ciebie w rozróżnieniu i odnalezieniu daru, który Bóg na ciebie włożył i namaszczenia, które masz, i pomóc tobie w utożsamieniu się z tym darem i w pracy, w parze z tym darem. A trzeci krok będzie posłanie. Posłanie do innych miast, w którym będziemy mieli plan strategiczny, jak przemieniać te miasta przez was, przez tych, którzy to posiądą tu w stolicy, w sercu Polski. I w ten sposób chcemy zalewać kraj, ale i kontynent. I będzie to rosło i rosło. Ewangelia będzie się rozprzestrzeniać, Kościół będzie się rozciągał, ludzie będą wyposażani, Boża moc będzie się manifestowała i życia ludzkie będą się przemieniały w sposób masowy i długotrwały i efektywny. Ale uwaga! To zadanie wykracza poza moje, naszego teamu możliwości. Do tego potrzeba was, ludzi najbardziej szalonych. Ja powiedziałem zespołowi, macie tu najszaleńszych ludzi w Polsce, bo kto normalny 13 dni wcześniej dowiaduje się o konferencji, jest gotowy jechać. Macie tu wariatów. I teraz to spotkanie ma jakiś cel. My skończyliśmy robić event dla eventu, dlatego że wydarzenie październikowe poprzedzimy trzykrotnie czymś takim, co oznacza, że przed nami, jeszcze przed październikiem, dwa razy tutaj. I teraz wam dzisiaj mogę pierwszy raz ogłosić, że spotkanie, takie samo jak tu, czyli czas poruszenia, część druga, odbędzie się 25 lipca w tym miejscu, na 99% w tym miejscu, a później w sierpniu będzie trzecie podejście, i uwieńczymy to 2 i 3 października tam z zespołem Planet Shakers z Australii, z kościoła 18-tysięcznego, który przyjeżdża do nas, żeby nas pociągnąć w tym temacie. Będzie z nami też ekipa ze Szkoły Uwielbienia, jest więcej. Będzie jeszcze jeden zespół specjalny, który jest przygotowywany z liderów uwielbienia i muzyków z całej Polski. Ale to w dalszym ciągu jest tylko środek. I od 2021 rozpoczyna prawdziwa maszyna swój proces przygotowywania, wyposażania świętych do dzieła posługiwania, pięcioraka służba. Żadne pitu tamtu, na maksa robimy, wyposażamy i później moim szczęściem będzie dowiedzieć się: Jacob, my już nad tym nie panujemy. Ich jest już tak wiele, że oni już zmieniają kraj. To będzie dla mnie moment, kiedy ja powiem: Boże, zrobione. Oni już poszli. Można puścić. Chcemy stworzyć tutaj centrum też w Warszawie 24-godzinnego uwielbienia.
dlatego żeby oliwa sączyła się cały czas. Boża obecność wylewała się z serca Polski. Stąd musi pompować na zewnątrz. Stąd musi pompować na zewnątrz. To jest strategiczne miejsce. To miasto ma historię. To miasto ma historię. To miasto jest stolicą. Polska będzie stolicą przebudzenia dla Europy. Musi łupnąć stąd i sączyć się oliwa. Jeżeli twoje... Kurczę, gadam jak nawiedzony? Ja nie mogę normalnie funkcjonować, ja ciągle z tym żyję, widzę, oddycham dla tych rzeczy. Po prostu spać się nie da. Nie da się spać, jak wiesz, co idzie. Idziesz spać i co? Dobrze, to idę spać. No nie da się spać, jak wiesz, co idzie. Kładziesz się i słyszysz, mówisz, co? Kapie skądś czy nie kapie? A to twoje tętno bije. Tętno bije, bo nie możesz przestać myśleć o tym, co Pan robi. Ale uwaga. Jeżeli wszyscy z nas się tym podekscytujemy i będziemy czekać, żeby zobaczyć, co będzie, to nic nie będzie. Jeżeli czujesz się poruszony, jeżeli czujesz się dotknięty i czujesz, że to miejsce dla ciebie, to ja ci powiem teraz coś. Jeżeli ty wyjdziesz stąd z nastawieniem, ja jeszcze pójdę i się pomodlę o potwierdzenie, to cię tam diabeł tak przeora na zewnątrz, że ty już nigdy tu nie przyjedziesz. To musi być decyzja. Rozumiesz, tu jest akcja pod tytułem wzbudzenie nowych proroków, apostołów, ewangelistów, nauczycieli, pasterzy. Ty myślisz, że diabeł tam będzie czekał? Tak, tak, zastanów się jeszcze. On cię tam zmiecie na zewnątrz. Musisz wyjść z decyzją. To jest moja działka. Zrobię to. Nawet jak mam 79 lat, to będzie trzeba, to pójdę i zmienię rzeczywistość u moich rówieśniczek, koleżaneczek. Tak szczerze teraz, na sekundkę zamknijcie oczy, żeby nikt nie widział, kto podniesie rękę. Jak wielu z was czuje, że to, o czym ja mówię, że to się zbliża i czuło już wcześniej, zanim ja o tym powiedziałem? Tak jest. Tak właśnie było. I tak miało być. Kochani, opuśćmy nasze dłonie. Możemy otworzyć nasze oczy. Co skoro my wiemy, że takie rzeczy idą? Nie czekajmy. Najgorsze, najsmutniejsze, co może zdarzyć się dla chrześcijanina, to się spóźnić, to się rozminąć z Bożym powołaniem, to się spóźnić i powiedzieć, obudzić się w miejscu, w którym powiesz, spóźniłem się. Byłem w momencie, było momentum. Ja kiedyś nagrałem przesłanie, jest w internecie, na YouTubie, momentum. Musicie to odsłuchać. Momentum jest taki moment w życiu człowieka, w którym się drzwi otwierają. Jeżeli ty przez to nie przejdziesz, to później 20 lat będziesz się modlił, żeby dojść do miejsca, w którym mogłeś się znaleźć poprzez jedne drzwi jednego dnia. Trzeba być czujnym i rozróżnić, kiedy jest duchowe momentum. W tej chwili jest duchowe momentum w Polsce na to, aby powstali ludzie do służby apostolskiej, proroczej. Potrzeba nam tych ludzi. Potrzeba nam was. Polska potrzebuje was. Ojciec w niebie stworzył was nie, żebyście przychodzili tylko na konferencje i patrzyli, ale żebyście na konferencjach przyszli tylko celebrować wspólnie z innymi apostołami i prorokami, a tam na zewnątrz zmieniali rzeczywistość. Chciałbym się teraz przez chwilę, tak czuję, pomodlić, żeby Bóg to jeszcze pomnożył w was. Żeby teraz to podlał, te ziarenko. Żeby to w was zakiełkowało, żebyście nie mogli normalnie funkcjonować, że to będzie po prostu was rwało od środka, że to jest to, że ja tego potrzebuję, że ja tego pragnę. Duchu Święty. Duchu Święty. Tchnij. Wzrost. Ty dajesz chcenie. Ty dajesz wykonanie. Duchu Święty, ja modlę się, aby to ziarno przebudzenia zostało zasiane w jak największej ilości osób teraz na sali. Panie, ziarno rozróżnienia okresu przebudzenia dla Polski. Panie, włóż to teraz. Włóż to. Zapieczętuj to głęboko w sercu. Czuję, jak Pan mówi teraz do wielu.
wspomnij na moje słowa prorocze, które były uwolnione nad Twoim życiem lata temu. Pan mówi, wspomnij na moje słowa, które zostały uwolnione nad Twoim życiem lata temu. Pan mówi, dziś jest dzień, kiedy upominam się. Upominam się o dary i o powołania, które w Ciebie włożyłem. Mówi, ja nigdy nie rzucam słów na kamień. Chciałbym, żebyś teraz się rozmarzył przez chwilę i przypomniał te marzenia, które miałeś. Te ogromne marzenia, które wkładał Ci Duch Święty do Twojego serca. I one utrzymywały się kilka dni, a później odeszły. I Ty teraz, w tej chwili, kiedy ja mówię, Ty przypominasz sobie te marzenia i mówisz sobie, tak, one były, ale to tylko na chwilę i ja nie jestem pewien, czy to były ode mnie fantazje, czy od Ducha Świętego. To było od Ducha Świętego. To było od Ducha Świętego. Nie podważaj tego, to było od Ducha Świętego. Nie sprawdzaj tego w takim sensie, że nie podważaj. Nie kalkuluj, to było. Ty masz się tylko dobrze ustawić pod wiatr. Masz dobrze się ustawić i pozwolić, aby prowadził Cię Duch Święty do wypełnienia się tych rzeczy dla Twojego życia. A może jeszcze nie słyszałeś żadnego słowa proroczego do swojego życia i chciałbyś się dowiedzieć, jak na imię będzie miała Twoja żona albo jak na imię będzie miał Twój mąż. To takie proroctwa dla młodzieży. A ja powiem Wam teraz takie prawdziwe proroctwa. Jest robota do zrobienia. Trzeba zakasać rękawy. Trzeba wstać jak armia i powiedzieć, użyj mnie dla swojej chwały. Użyj mnie dla swojej chwały. Wiecie, jestem bardzo mocno, pozytywnie zaskoczony. Jaka nieustępliwość wśród tych ludzi, którzy głoszą na ulicy. Ale mówię, Panie, gdyby ich praca była wprost proporcjonalna, gdyby ich owoc mógłby być wprost proporcjonalny do zapału, który oni niosą, my byśmy mieli kraj przebudzony. Czemu nie ma owocu? I ja wierzę, że nadchodzi czas, kiedy te wszystkie lata, które zżarła szarańcza, będą do nas wracać w pomnożony sposób i my zaczniemy widzieć efekty. Może kiedyś głosiłeś komuś i ktoś do ciebie opluł? Pamiętaj, ziarno zostało zasiane. Ziarno zostało już zasiane, ale teraz trzeba dopasować się do strategii i działać. Dlatego teraz już tak bardzo oficjalnie chciałbym Wam spojrzeć we wszystkim w oczy, się nie da. Nie wiem, gdzie jest kamera, patrzę w kamerę, może tu jest jedna, tu druga, tu patrzę. Słuchajcie, chcę Was zaprosić do tego dzieła. Bądźcie tego częścią. Weźcie innych, którzy się jeszcze palą. Ale Jakub, ja nie wiem co i jak, to ja Ci mówię jak. Jeżeli czujesz synchronizację z tym dziełem, bo inni w Polsce też robią świetną robotę, ale jeżeli czujesz synchronizację z tym dziełem, to przyjdź 25 lipca, dołożymy do pieca, później przyjdź w sierpniu, dołożymy jeszcze do pieca, później w październiku spalimy expo. A od 2021 ruszamy. Bloki do góry i z bloków poszli. Lecimy. Z tego względu, teraz na przerwie, kiedy będzie ta zdrowa wrzawa tutaj na sali, ja ją lubię, kiedy tłum Bożych ludzi rozmawia, jest ta wrzawa tłumu Bożego, chcę, żebyście wspólnie się impulsowali w tym aspekcie, sprawdzali swoich znajomych. Będziesz? Przyjdziesz? Pójdziesz z nami? Chcesz być z nami? Ej, my bez Ciebie nie damy rady. Jeżeli nie przyjdziesz, to już nie olewasz tylko Kamińskiego, olewasz i nas. Czuj się, że Ty jesteś tego częścią. Nie jest tu już więcej Kamiński time. To jest, this is our time. Nasz czas. Nasz czas. Nasz czas. Cześć. Cieszę się, że tutaj jesteś. Wierzę, że to przesłanie przyniosło nowe rzeczy do Twojego życia.
Zachęcam Cię do subskrybowania mojego kanału, dzięki czemu zawsze będziesz miał dostęp do najnowszych nauczań, a także będziesz widział zapowiedzi przyszłych wydarzeń służby Nations on Fire. Natomiast gdyby zrodziło się w Twoim sercu pragnienie bycia partnerem służby Nations on Fire, gdybyś chciał wspierać nas w modlitwie bądź finansowo, to pod tym filmem w opisie jest link, który odniesie Cię do naszych social mediów, w których będziesz mógł dowiedzieć się więcej o tym, co Bóg wkłada w nasze serca, a także o planach na przyszłość. Do zobaczenia, trzymaj się.